Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na debacie organizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku. Porozmawiamy dzisiaj o wydarzeniach, które od przeszło miesiąca rozgrywają się bardzo blisko naszych granic. Wybory na Białorusi. Jak przebiegały i co dalej z losami Białorusinów? Mam zaszczyt przedstawić moich i Państwa gości, pani Anna Dyner, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, pani Anno. Oraz pan Kamil Kłysiński, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie Kamilu. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu. 9 sierpnia 2020 roku na Białorusi odbyły się wybory, które cały świat obserwował z zapartym tchem. Ostatecznie główna walka o władzę odbyła się pomiędzy dotychczas urzędującym prezydentem Aleksandrem Łukaszenką oraz panią Swietłaną Ciechanowską, tłumaczką, kobietą dotąd niezaangażowaną w politykę, która zastąpiła swojego męża w wyborach, po tym, gdy on został aresztowany. W czasie obecnej kampanii wyborczej władze wyjątkowo brutalnie traktowały swoich oponentów. Od 6 maja do 5 sierpnia zatrzymano około 1360 osób, jak podało Centrum Ochrony Praw Człowieka w Jasno. Wśród nich są politycy, dziennikarze, aktywiści i blogerzy. Według ostatecznych wyników wyborów, przy 85% frekwencji, 80% wyborców poparło Łukaszenkę i 9% wyborców poparło panią Swietłanę Ciechanowską. Ogłoszenie wyników wyborów wywołało falę protestów. Wielu ekspertów nie spodziewało się, że potrwają one dłużej niż tydzień, a już teraz trwają prawie 2 miesiące. Jednak zanim przejdziemy do dynamiki tych protestów, czy moglibyśmy przybliżyć postaci pana Aleksandra Łukaszenki i pani Swietłany Ciechanowskiej? Co sprawia, że to właśnie ten mężczyzna od 1994 roku sprawuje władzę i tak ciężko mu ją odebrać? Oraz dlaczego to pani Swietłana zdobyła taką popularność? Czy jest to kwestia kampanii, czy może czegoś innego? Pani Anno, poprosiłabym o komentarz. Dobrze, dziękuję bardzo za pytania. No cóż, Aleksandra Łukaszenki chyba właściwie nikomu, kto jakkolwiek patrzy na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, przedstawiać nie trzeba. Jest to prezydent, przy czym mówię nawet obecnie, używam tego słowa, chociaż nie uznajemy go za legalnego prezydenta, jeśli chodzi o Polskę. Jest to człowiek, który od 1994 roku sprawuje władzę na Białorusi. Warto dodać, że w 1994 roku wygrał pierwsze demokratyczne wybory w tym państwie. Jest to osoba, która miała doświadczenie polityczne jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Natomiast on swoją pierwszą kampanię wyborczą wygrał dzięki hasłom antykorupcyjnym, tak bym to określiła w dużym skrócie. I uczciwie mówiąc, nawet osoby z jego bliskiego otoczenia z tych czasów podkreślają, że nie docenili sprytu Aleksandra Łukaszenki. Wszystkim się wydawało, że jest to niedoświadczona osoba, która będzie sterowalna przez swoje otoczenie, a okazało się, że zupełnie inaczej. Tak na dobrą sprawę z tej pierwszej ekipy białoruskiego prezydenta do dziś ostało się niewiele osób. Aleksander Łukaszenka okazał się całkiem charyzmatyczną postacią przez bardzo wiele lat. Przez bardzo wiele lat był w stanie wyczuwać nastroje społeczne i polityczne panujące na Białorusi, co pozwalało mu zdobywać popularność i co pozwalało mu wygrywać wybory. Oczywiście tu trzeba zwrócić uwagę na to, że właściwie od kolejnych wyborów wybory żadne nie były uczciwe i demokratyczne. Każde z nich zostało sfałszowane. Natomiast bardzo wiele ekspertów twierdziło, że nawet gdyby te wybory były w miarę demokratyczne i uczciwe, z uczciwym sposobem liczenia głosów, to Aleksander Łukaszenka poza ostatnimi najpewniej by te elekcje wygrywał. Dlaczego utrzymywał władzę? Dlatego, że był w stanie skupić ją w swoich rękach, dlatego, że był w stanie wokół siebie skupić służby specjalne przede wszystkim, które są jednym z głównych gwarantów władzy w państwie, dlatego, że potrafił, tak jak już wspomniałam, wyczuwać nastroje społeczne, potrafił odpowiedzieć na pewne zapotrzebowanie, które pojawiło się po rozpadzie Związku Radzieckiego, potrafił wprowadzić przynajmniej minimalny próg zabezpieczenia społecznego dla wielu Białorusinów. I również to nie jest tak, że jest to człowiek, który jest jakby nieroztropny. On jest dość mądrym politykiem, potrafił też przez bardzo wiele lat utrzymywać poprawne stosunki z Rosją i potrafił z tą Rosją wszelkiego rodzaju drobne konflikty, nie takie w wojskowym tego słowa rozumieniu, ale jednak spory polityczne wygrywać, potrafił od Rosji otrzymywać bardzo duże subsydia w postaci choćby tanich surowców energetycznych.
Stąd też pewna białoruska prosperity oparta m.in. na tych rosyjskich subsydiach, która pozwoliła Aleksandrowi Łukaszence przez lata tą władzę utrzymywać. Co się zmieniło w tym roku? Myślę, że bardzo wiele, od kwestii związanych choćby z pandemią koronawirusa, od kwestii związanych z tym, że ludzie powoli zaczęli mieć już dość jednego i tego samego prezydenta, przez sposób poprowadzenia tej kampanii wyborczej, przez to, że Aleksander Łukaszenka de facto jej nie prowadził, ale zostali aresztowani ci, którzy byli uznawani za jego głównych i potencjalnych kontrkandydatów. I że bardzo wielu Białorusinów miało poczucie zlekceważenia ze strony białoruskiej władzy. To oczywiście jest w bardzo dużym skrócie. Tych czynników było o wiele, wiele więcej. Natomiast nie ma co się oszukiwać, że też wyrosło pokolenie przy Aleksandrze Łukaszence, którzy są to ludzie, którzy dawno dorośli, którzy nie znają innego prezydenta, którzy jeżdżą po świecie, którzy czerpią źródła informacji nie tylko z białoruskich mediów, albo daleko nie z białoruskich mediów, i chcieliby jednak zmian, chcieliby, żeby Białoruś była rządzona w inny sposób i żeby głosy zwykłych ludzi były słyszalne. Dziękuję bardzo. Pani Kamilu, czy mogłabym prosić o wypowiedź i może o skomentowanie też, dlaczego to właśnie Swietłana Cichanouska zdobyła taką popularność? No tak, Aleksander Łukaszenka, tak jak już powiedziała Ania, nie jest postacią zagadkową i nieznaną. Każdy już gdzieś tam o nim słyszał, przynajmniej jako ostatnim dyktatorze w Europie. Natomiast Swietłana Cichanouska jest rzeczywiście osobą nową w polityce i powiedziałbym nawet bardzo nową. Choć już ma szybki start, można powiedzieć, dzisiaj się spotka z Emmanuelem Macronem i jutro zapowiadana jest rozmowa z Angelą Merkel. Weszła na salony w bardzo krótkim tempie, ale to wszystko jest, zarówno jej uczestnictwo w polityce, jak i to, że tak szybko spotyka się z największymi tego świata, przynajmniej Europy, jest spowodowane białoruską dynamiką wydarzeń, specyfiką wydarzeń. Cichanouska z pewnością do dziś czuje się trochę zaskoczona tym wszystkim, co się stało. Tłumaczka, gospodyni domowa, matka dwójki dzieci, żona blogera. Osoba z pewnością ambitna, ale chyba nie aż tak, żeby wchodzić do wielkiej polityki, szczególnie w tak trudnym dla polityków nie będących Aleksandrą Łukaszenką kraju, jakim jest Białoruś. Cichanouska przez przypadek znalazła się w tych wyborach. Mąż został aresztowany, nie mógł zgłosić swojej kandydatury. Więc wystartowała ona jako plan B, wariant B. Wielu komentatorów, w tym i ja, uważało, że Cichanouska do końca kampanii nie dotrwa. Można to zresztą zweryfikować, to wciąż na stronie ośrodka jest taka moja prognoza w jednej z analiz, że Cichanouska zdejmie swoją kandydaturę, zrezygnuje z kandydowania, że ma za słaby sztab, że sama nie ma doświadczenia, że to było rozwiązanie tymczasowe. Ale nie wzięliśmy pod uwagę olbrzymiego potencjału społecznego poparcia dla jakiejkolwiek alternatywnej kandydatury dla Aleksandra Łukaszenki. To była główna siła, która wyniosła Cichanouską do tak zwanej prezydentury, no bo mamy teraz w taki niedopowiedziany trochę sposób, jak najbardziej niesformalizowany, ale dwojga prezydentów na Białorusi, ponieważ protestujący uważają za swojego prezydenta, za swoją panią prezydent właśnie Swietłanę Cichanouską i taka nieformalna inauguracja pani Cichanouskiej odbyła się w ostatnią niedzielę na ulicach Mińska i innych miast. Więc jako osoba przypadkowa w polityce oczywiście wciąż próbuje nadrabiać różne zaległości, braki w doświadczeniu, brak praktyki politycznej, umiejętności strategicznego planowania, wyczuwania pewnych kwestii. Trzeba przyznać, że uczy się szybko, ale wciąż nie jest to wytrawny i sprawny polityk, nie jest to też realny przywódca ruchu protestu na Białorusi, jest to bardziej symbol. Symbol potrzeby zmian i tej chęci, tego wielkiego uporu i determinacji Białorusinów w dążeniu do zmian, aby ktokolwiek inny, nawet i tłumaczka z języka angielskiego bez żadnego doświadczenia politycznego, ale ktokolwiek inny został prezydentem Białorusi i poprowadził ten kraj w inną stronę. Także jest to ciekawy przypadek kobiety, która trochę jakby wbrew swoim oczekiwaniom, wbrew swoim planom, myślę, że na tym wiosną tego roku jeszcze w ogóle nie myślała, że tak się wszystko rozwinie. Nikt tak nie myślał, że znalazła się w bardzo trudnej i niebezpiecznej dla niej grze. Dziękuję bardzo. Wieczorem po ogłoszeniu wyników wyborów rozpoczęły się pokojowe protesty określane jako bezprecedensowe.
Internet był blokowany, nie było dostępu do mediów społecznościowych, milicja pilnowała ulicę. Z nielicznych przecieków mogliśmy zobaczyć, że te protesty były tłumione brutalnie, dochodziło do zatrzymań. Pomimo braku ustępstw ze strony władzy, w kolejnych dniach naród się nie zniechęcał. Dołączyły do tego protestu państwowe zakłady pracy. Mogliśmy widzieć mężczyzn uciekających przed milicją, kobiety w białych strojach z kwiatami w rękach maszerujące ulicami miast oraz ludzi przytulających młodych milicjantów w geście jedności. Dlaczego te protesty nadal trwają i jak zmieniły się przez ostatnie tygodnie? Prosiłabym panią Annę o zajęcie stanowiska. Na dobrą sprawę te protesty są wynikiem bardzo wielu czynników. Wspomniałam w pierwszej części, że już sama sytuacja z koronawirusem spowodowała, że ludzie zaczęli okazywać sobie bardzo dużą solidarność społeczną. I pewne elementy, których wcześniej nie było, zaczęły być widoczne. Później sama kampania wyborcza, to, że ludzie starali się pokazać sprzeciw wobec polityki władz, która eliminowała poszczególnych potencjalnych kontrkandydatów Aleksandra Łukaszenki. Potem oczywiście niesamowicie zrobiona kampania pani Swietłany Cichanouskiej z wielotysięcznymi koncertami, właściwie praktycznie w każdej części Białorusi. Natomiast ludzie widzieli to. Pierwszy raz chyba od lat tak na dobrą sprawę mogli się policzyć. Kiedy Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza 80% Aleksandra Łukaszenki, wcześniej to są oczywiście oficjalne exit pole, co do których też mamy bardzo duże wątpliwości, jeżeli chodzi o ich metodologię. Ludzie po prostu ogarnia zwykły gniew, tak? To znaczy oni się czują po raz kolejny oszukani. Myślę, że mieli takie poczucie, że co jak co, ale na pewno nie jest to kolejny raz 80% dla Aleksandra Łukaszenki. Więc oni wychodzą na ulicę 9 sierpnia, kiedy wybory się kończą, bo warto też podkreślić, że te wybory to nie jest jeden dzień, to jest kilka dni z przedterminowym głosowaniem. I zwłaszcza na ulicach dużych miast, ale nie tylko. Przeciwko nim wychodzą siły milicyjne, specjalne siły milicyjne OMON-u. Coś, co w naszych warunkach moglibyśmy określić siłami prewencji, aczkolwiek z dużą dozą zastrzeżenia, że to jednak nie jest ten sam system. Ci ludzie są brutalnie bici, ci ludzie trafiają do więzień z bardzo dużymi uszczerbkami na ciele. I to jeszcze bardziej rozsierdza Białorusinów, to znaczy Białorusini są bardzo spokojnym narodem i myślę, że ktokolwiek doprowadził do sytuacji, w której oni tak długo wychodzą na ulicę, to musiał się postarać, tak bym to określiła w dużym skrócie. Natomiast Białorusinów najpierw rozsierdził wynik, potem rozsierdziło to, co działo się na ulicach białoruskich miast. I bardzo wiele osób na Białorusi, które nawet jeszcze głosowały w tych wyborach na Aleksandra Łukaszenkę, potem dochodziło do wniosku, że nie, że to koniec, że on już więcej nie jest dla nich baćką, czyli ojcem, jak niekiedy się o nim mówiło, że to, w jaki sposób władza się zachowała wobec ludzi, po prostu nie może nam tym przejść do porządku dziennego. No i ludzie wychodzą, pokojowo wychodzą, praktycznie co weekend, jak wspomniał Kamil, maszerują w Mińsku, ale też w bardzo wielu innych miastach, starają się pokojowo demonstrować, pokazywać, że chcą tych zmian, chcą zmiany podejścia władz do ich postulatów, chcą swobodniejszego życia politycznego. No i też stała się rzecz moim zdaniem niesamowita, to znaczy nagle się okazało, że symbolami tych marszy, oprócz Swietłany Cichanouskiej jako tej kontrkandydatki Aleksandra Łukaszenki, są białoruskie symbole narodowe, czyli flaga biało-czerwono-biała i herb Pachonia, który był zakazany właściwie, on został zmieniony w 1996 roku w wyniku referendum i przywrócona została symbolika bardzo zbliżona do tej czasów Związku Radzieckiego. I oto się okazało, że też w coś, w co nie wszyscy wierzyliśmy, czyli że mimo polityki państwa białoruskiego, która nie powodowała tworzenia się narodu politycznego na Białorusi, ten naród polityczny się wytworzył. To jest chyba niesamowite, a poza wszystkim właśnie pomyślałabym też o solidarności Białorusinów, która zawsze była bardzo duża i tego, że chyba po raz pierwszy oni się policzyli, to znaczy oni uwierzyli, że jest ich dużo, że to nie są tylko pojedyncze rozmowy prowadzone wśród znajomych gdzieś w kuchniach, tylko że ludzie naprawdę chcą tych zmian i są zdeterminowani, żeby je wyrażać. I co też istotne, protestują też osoby, których byśmy jeszcze nie podejrzewali kilkanaście miesięcy temu, że
będą oponentami w stosunku do Aleksandra Łukaszenki, czyli starsze osoby niekiedy. I też spotkałam się z takimi relacjami, że starsze osoby wskazując na swoje bardzo niskie emerytury mówiły, a co my możemy stracić? Te $200, które dostajemy co miesiąc? Więc myślę, że tutaj jest bardzo wiele przyczyn tych demonstracji, od takich, że wychodzą młodzi ludzie, którzy właśnie chcą zmian, po tych starszych, którzy uważają, że właściwie już nie mają nic do stracenia. Dziękuję bardzo. Pani Kamilu, czy mogłabym prosić o komentarz? Przepraszam, znaczy odnośnie do kwestii przebudzenia Białorusinów, tak? Tak, tak. Odnośnie protestów i dlaczego wybuchły i nadal dlaczego trwają i dlaczego Białorusini się nie zniechęcają pomimo braku jakichkolwiek ustęp ze strony władzy. No cóż, ja bym tutaj dodał tylko dwa elementy, bo właściwie większość została powiedziana. Nie chcę tutaj powtarzać tych samych rzeczy. Ja użyłem takiego stwierdzenia, które mi się jakoś kiedyś spodobało przy okazji innej dyskusji o trochę innych kwestiach, ale przekułem je na grunt białoruski, że Białorusini stopniowo przestają być poddanymi, a zaczynają być obywatelami. Przejście z poddaństwa w obywatelskość. To jest niesamowity proces. I wszystkim tym rozczarowanym, którzy mówią, że przecież miała być rewolucja, dlaczego Łukaszenka jeszcze jest przy władzy, ile można wychodzić. Ja przyznam, że jako analityk, który musi to co tydzień opisywać i obserwować, też jestem trochę zmęczony brakiem rozstrzygnięcia tym patem, ale wszystkim rozczarowanym dedykuję właśnie te kwestie. Białorusini zaczynają w zupełnie inny sposób odnosić się do władzy. Jest to niezwykły proces. Ja się zajmuję Białorusią od 2007 roku w ośrodku, a znacznie wcześniej jeszcze i na studiach też. Także już prawie 20 lat obserwuję Białoruś i to naprawdę jest coś, to jest inny świat. Niezależnie od tego, czy Łukaszenka utrzyma się rok, czy dwa, czy trzy, czy cztery, ja bym raczej obstawiał 2 lata niż 4, ale to może na inną dyskusję. Myślę, że on do końca tej kadencji nie dotrwa. To niezależnie od tego, to nie jest tutaj najistotniejsze w tym momencie. Tu się dokonuje dużo głębszy proces przebudzenia obywatelskiego Białorusinów. A jeśli chodzi o drugą kwestię, którą chciałbym podkreślić i do której już częściowo nawiązałem, czyli długotrwałość tych protestów, pewna powtarzalność, rutynowość. Z jednej strony można nad tym załamywać ręce, że tutaj nie ma rozstrzygnięcia, że brakuje przywództwa, bo rzeczywiście brakuje, że jakiegoś takiego efektywnego centrum koordynującego te wszystkie protesty na Białorusi, że Białorusini w tych demonstracjach są bardzo, bardzo tacy rutynowi, chociaż widzą, że to nie przynosi efektów, to dalej próbują tymi samymi nieefektywnymi metodami zmiękczyć reżim czy skłonić go do ustępstw. To ja bym podkreślił jedną rzecz, że gdy się spojrzy szerzej na mentalność białoruską, charakter narodowy Białorusinów, musimy zauważyć, że oni zawsze przez stulecia mieli niesamowitą zdolność trwania i przetrwania w najtrudniejszych sytuacjach. Czy to w sytuacji okupacji ze strony niemieckiej, dokładnie III Rzeszy, czy to w sytuacji, nie wiem, bycia w Związku Radzieckim i jakby bycia poddanymi na przykład kolektywizacji czy innym trudnym procesom, które się dokonywały również na ziemiach białoruskich, oni zawsze mieli niesamowitą zdolność przetrwania. I tutaj widziałbym również przejawy tej zdolności. Będą w stanie przy tym duchu, który się rozbudzi obywatelskim, przetrwać. Może te demonstracje będą nawet i mniejsze przez parę tygodni, będą po 50 tysięcy w niedzielę czy po 40 tysięcy, ale coś już się zmieniło na trwałe, a represje stosowane przez władze raczej już tego ruchu nie złamią. Tu będzie pomagała Białorusinom siła trwania. Dziękuję bardzo. Tak, trzeba przyznać, że to powiedzenie, że Białorusini przechodzą od poddaństwa do obywatelstwa rzeczywiście ma siłę i przyprawia o gęsią skórkę. Ale może teraz trochę od drugiej strony spójrzmy na kwestię tych protestów. 3 września nastąpiło ożywienie w stosunkach rosyjsko-białoruskich. Do Mińska przyjechała delegacja z premierem na czele i celem rozmowy było pogłębienie integracji. Wiemy również, że doszło do spotkania pomiędzy Łukaszenką a Putinem w Soczi. Jak możemy skomentować reakcję Rosji na protesty na Białorusi? Jakie są zamierzenia Putina w stosunku do Białorusi? I co to oznacza dla Łukaszenki? Pani Kamilo, prosiłabym o odpowiedź.
Też warto dodać, że dzisiaj, gdy dokonujemy nagrania, gdy dyskutujemy właśnie o Białorusi, ma miejsce kolejne wydarzenie, może nie najistotniejsze, ale ciekawe w stosunkach rosyjsko-białoruskich. Jest to Forum Regionów Rosji i Białorusi, gdzie tak naprawdę wbrew nazwie nie chodzi o regiony, tylko tak zmierzając do sedna rozmawiają ze sobą, chociaż drogą elektroniczną, ze względu na COVID podobnież, a mi się wydaje, że nie tylko COVID, bo delegacja rosyjska nie przyjechała do Mińska, no tym niemniej rozmawiają ze sobą za pośrednictwem takich aplikacji, być może bezpieczniejszych, jak my używamy, delegacja obu państw, władze obu państw z prezydentami na czele. Władimir Putin wysyła pewne sygnały Łukaszence i obserwującym te obrady obserwatorom zewnętrznym, bo Aleksander Łukaszenka wysyła swoje sygnały. Bazując na tym, co wiemy, co widzimy i co się wydarzyło w Soczi i co się wydarza dziś w toku tej specyficznej post-covidowskiej debaty, a właściwie jeszcze covidowskiej, możemy stwierdzić, że prezydenci się jeszcze nie porozumieli. Można by uznać to za szaloną tezę, ponieważ Łukaszenka nie ma żadnych innych sojuszników. Z Zachodem właściwie relacje zostały zerwane. Wykazała to inauguracja dokonana w środę 23 września, też bardzo taka specyficzna, bez nawet transmisji w państwowych mediach, gdy potem już praktycznie ciurkiem poszczególne państwa zachodnie, nie tylko unijne, deklarowały nieuznawanie Łukaszenki. No to jest ewidentny znak, że Łukaszenka, jego akcje na Zachodzie są bardzo niskie, mówiąc bardzo delikatnie, językiem dyplomatycznym w tym momencie. No to cóż, Chiny daleko, wielki sojusznik, ale jednak daleko. Więcej o tym słów niż faktów. Pozostaje Rosja. Łukaszenka powinien się na wszystko zgodzić, czego chce Rosja. Integracja, karty, mapy drogowej integracji, które Rosja przedstawia. Tymczasem tak nie jest. Widać wyraźnie, że strony rozmawiają. Łukaszenka do tej pory uzyskał od Rosji niewiele, tylko 1,5 miliarda dolarów kredytu, przy czym jest to wypłacane, będzie to właściwie wypłacane, bo chyba żadna transza jeszcze nie wpłynęła, co bardzo przypomina relacje rosyjsko-białoruskie sprzed wyborów jeszcze. To jest tylko 1,5 miliarda, jak na potrzeby białoruskie nie jest to olbrzymia suma, jest to suma znacząca, ale nie decydująca. Spłaty kredytów tegoroczne wynoszą prawie 4 miliardy dolarów, więc no, dla samego refinansowania zadłużenia jest to już mało. Ceny gazu, ceny ropy wciąż nieuzgodnione. Rosja wciąż nie wie, czy Białoruś się godzi na model integracji, jakiego by chciała. Jedyny pozytywny aspekt to nowomowa partyjna, w takim stylu właśnie nowomowy partyjnej, jaką usłyszeliśmy dzisiaj właśnie na forum regionów. Strony wysyłają sobie różnego rodzaju laurki za pośrednictwem Zoomów bądź innych aplikacji, przez które rozmawiają, że nasze braterstwo jest absolutnie niepodważalne, że zawsze byliśmy sojusznikami. Putin broni Łukaszenki przed światem, który oczywiście dybie na Łukaszenkę i wywiera presję. Łukaszenka mówi, że nigdy nie da przepisać ponownie historii, zmodyfikować historii, że Wielka Wojna oczyniona jest świętością. Ale nic z tego konkretnie nie wynika. Poza tym, że przed Białorusią i przed Rosją, no cóż, są wciąż bardzo trudne rozmowy, choć trzeba rzeczywiście przyznać, że najtrudniejsze dla Białorusi, która, tak jak już powiedziałem, sojuszników nie ma za bardzo, takich realnych sojuszników, na których mogłaby się oprzeć. Poza Rosją nie ma też partnerów, bo Zachód też nigdy nie był sojusznikiem Białorusi, ale nawet partnerów, na których mogłaby się oprzeć. USA, które tak się mocno angażowały w sprawy białoruskie jeszcze do 9 sierpnia, no też już straciły zapał z oczywistych względów. Więc sytuacja dla Białorusi jest trudna, choć wciąż jeszcze nie rozstrzygnięta. Rozumiem, dziękuję bardzo. Pani Anno, czy chciałaby Pani skomentować kwestię relacji rosyjsko-białoruskich w tej sytuacji, która ma miejsce obecnie po wyborach? Pan już bardzo dużo powiedział. To, co mogę dodać ze swojej strony, to są dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że nawet Rosję zaskoczyła skala protestów i skala jakby odrzucenia przez społeczeństwo białoruskie Aleksandra Łukaszenki. No i teraz jest pytanie o taktykę i strategię Rosji. Dlatego, że z jednej strony można podejrzewać, że Władimir Putin chętnie widziałby na stanowisku prezydenta Białorusi kogoś innego niż Aleksandr Łukaszenka. Natomiast obecnie, ze względu na to, że z kolei Putin nie może sobie pozwolić, żeby to ulica zdecydowała o zmianie na stanowisku prezydenta tego państwa, musi Łukaszenkę wspierać. I to jest też niesamowite, jak się patrzy na i obserwuje
rosyjskie media, które jednak są tubą propagandową Kremla, i choćby na przykład słynne wieści niedzieli Dmitrija Kisielowa, jak jeszcze to, że Kisielow 3 miesiące temu nie zostawił suchej nitki na Łukaszence, a teraz bardzo mocno go broni, to pokazuje też, że na pewno były wytyczne ze strony rosyjskich władz, żeby to zrobić. Co nie znaczy, że w ciągu najbliższego czasu Rosjanie nie podejmą gry na zmianę na tym stanowisku prezydenta Białorusi. Wykorzystają do tego choćby zapowiedź Aleksandra Łukaszenki o procesie zmian konstytucji i związaną z tym zapowiedź prawdopodobnych przyspieszonych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Więc ja nie mam cienia wątpliwości, że Rosjanie będą bardzo mocno ingerowali w te procesy. No i jeszcze są jeszcze dwie kwestie, to znaczy zgadzam się absolutnie z Kamilem, że mimo tego, że Białoruś z pozoru jest na straconej pozycji, nie będzie to jednak oznaczało, że przyjmie strona białoruska absolutnie wszystkie warunki, które postawi Rosja, zwłaszcza jeżeli chodzi o pogłębioną integrację, bo tam jest ileś pułapek zastawionych na białoruskie władze, które dla nich są wyraźne. Jeżeli się oni na to zgodzą, to tak czy inaczej w jakiś sposób tą władzę stracą, albo przez własne społeczeństwo, albo w stosunku do Rosji. To jest pierwsza sprawa. Natomiast na pewno Rosja będzie dążyła do pogłębienia integracji gospodarczej. No i też kwestie wojskowe. Oprócz spotkań, o których wspomnieliście Państwo przed chwilą, były ważne ćwiczenia wojskowe. Było to Słowiańskie Braterstwo, które trwa od 2015 roku, to jest format coroczny. Regularnie również brała udział w nich Serbia, w tym roku ze względu na nacisk ze strony Unii Europejskiej Serbowie zrezygnowali z uczestnictwa. Natomiast przerodziło się to w spotkanie, czy w ćwiczenia dwustronne pomiędzy Rosją i Białorusią, które pokazywały, jak mocno Rosjanie będą się angażować wojskowo na Białorusi. I druga rzecz, że nałożyło się te ćwiczenia na największy sprawdzian gotowości sił zbrojnych rosyjskich, czyli Kaukaz 2020, w których też Białorusini wzięli udział, to takie najbardziej doborowe jednostki, czyli siły powietrzno-desantowe. I te scenariusze obu tych ćwiczeń pokazują, że Rosjanie bardzo poważnie myślą na temat obrony państwa związkowego, że traktują terytorium Białorusi jako swoje. I też pokazali, że są w stanie prowadzić działania na całym zachodnim kierunku strategicznym, że tak to ujmę, włączając w to Białoruś. Więc dla nas to jest bardzo czytelny sygnał, w sensie dla nas jako państw natowskich w tym momencie, że jednak siły zbrojne Białorusi powinny być zdecydowanie traktowane jako część sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. A dla Rosji, jakkolwiek to nie brzmi dziwnie, ale każdy, kto popatrzy na mapę, posiadanie Białorusi w swojej strefie wpływów jest kluczowe właśnie ze względów strategicznych. No i też trzeba zwrócić uwagę, że od czasów Napoleona właściwie całe zagrożenie z Zachodu szło przez terytorium Białorusi, więc niezależnie od tego, czy my się będziemy trochę krzywić na myślenie o tym, że NATO jest to sojusz, który jest ofensywny, nie jest defensywny, ale nie jest tak postrzegany w sztabie generalnym w Moskwie, i stąd oni zawsze będą zwracali bardzo istotną uwagę na terytorium Białorusi. Dziękuję bardzo. Pani Anno, krótko po wyborach w jednej ze swoich wypowiedzi dla Polskiego Radia zapewniała Pani, że Łukaszenka nie przyjmie propozycji mediacji ze strony prezydentów Polski, Litwy i Łotwy. Rzeczywiście do tego nie doszło. A oprócz tego można było usłyszeć pomówienia ze strony Łukaszenki w stronę Polski o tym, że mielibyśmy niby należeć do jakiegoś spisku chcącego destabilizować sytuację na Białorusi i o tym, że Polska manipulowała białoruskimi mediami. Skąd wzięły się takie pomówienia i postawa Łukaszenki wobec Polski i czy ma to jakiś wpływ na bezpieczeństwo Polski? To jest długa historia tego, jak Aleksandr Łukaszenka bardzo często pokazuje Polskę jako pewnego straszaka. I to jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną na Białorusi i w kontekście choćby polityki rosyjskiej. Natomiast to, co zwraca uwagę, to rzeczywiście fakt odrzucenia w ogóle mediacji ze strony państw zachodnich przez Aleksandra Łukaszenkę. Nie tylko chodziło o Polskę, nawet Łukaszenka nie odebrał telefonu od Angeli Merkel, która przecież tak naprawdę Niemcy są największym i najbardziej znaczącym państwem w Unii Europejskiej i to państwem, które miało stosunkowo dobre stosunki z Białorusią w ostatnich latach. Czy ta sytuacja ma wpływ na sytuację bezpieczeństwa? Oczywiście, że tak. Tak jak już wspomniałam, ćwiczenia Słowiańskie Braterstwo, ale nie tylko. Białoruś
na Białorusi trwało bardzo wiele działań ćwiczebnych prowadzonych przez jej siły zbrojne. Były to działania w pobliżu granicy Polski i Litwy. Były to działania, które ewidentnie miały charakter myślenia o operacjach ofensywnych i raczej nieprzyjaznych w stosunku do Polski. Na razie to, co warto Białorusinom oddać, że oni starają się jednak wywiązywać ze swoich zobowiązań wynikających choćby z dokumentu wiedeńskiego czy z traktatu o konwencjonalnych siłach w Europie. Niemniej jednak tak blisko prowadzone ćwiczenia, ale też warto zwrócić uwagę, że w przyszłym roku będą duże ćwiczenia Zachód, rosyjsko-białoruskie. No, one mogą rodzić nie tylko incydenty wojskowe, ale też myślenie o tym, w jaki sposób Białoruś będzie się pozycjonowała na tej mapie bezpieczeństwa w regionie. Więc na pewno wszystko to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni, raczej tą sytuację bezpieczeństwa jeszcze komplikuje, bo raczej wcześniej Białoruś przynajmniej starała się oficjalnie zachowywać dość dużą neutralność, choćby pomiędzy rozmowami między Rosją a NATO. Teraz widać wyraźnie, że być może nawet nie będzie starała się tych pozorów neutralności zachować i że będzie nawet ze szkodą dla siebie, ale dalej popierała politykę Rosji, choćby na forum Organizacji Bezpieczeństwa w Europie, ale nie tylko. Dziękuję bardzo. Wspomnieliśmy już o NATO. Warto byłoby również skomentować reakcję Unii Europejskiej na tę sytuację na Białorusi. Wiemy, że Białorusini prosili o wsparcie w mediach społecznościowych, w ich drodze do wolności. Również pani Ciechanowska prosiła o wsparcie materialne, na ile to możliwe. Czy można powiedzieć, że Polska i Unia Europejska zrobiły wszystko, co mogły w tej sytuacji i że ich reakcja była szybka i zdecydowana? Patrząc również na sytuację w 2013 roku na Ukrainie i zaangażowanie polityków polskich oraz innych państw europejskich, mogłoby się wydawać, że teraz to zaangażowanie było nieco bardziej ostrożniejsze. Z czego to wynika? Pani Kamilu, prosiłabym o odpowiedź. No to jest pytanie wielowariantowe. Można udzielić zarówno odpowiedzi entuzjastycznej, że Unia Europejska zachowała się wspaniale i zrobiła wszystko, co mogła zrobić, jak i odpowiedzi skrajnie sceptycznej, że nie zrobiła praktycznie nic, bo była skupiona na sobie, na COVID-zie, na recesji i nie wiadomo jeszcze na czym. I ja bym się, bo takie głosy mamy, głównie sceptyczne. Jest olbrzymia krytyka Unii Europejskiej, bardzo emocjonalna, często też niektórzy ludzie z pozytywnych pobudek, takich idealistycznych, szczególnie Białorusini, wysuwają taką krytykę. Ja rozumiem, ja to wszystko staram się zrozumieć, ale trzeba wyważyć. No, w odróżnieniu od Ukrainy w 2013 roku czy 2014, trudno sobie wyobrazić, że unijni politycy jeżdżą i występują na Majdanie, którego właściwie nie ma na Białorusi, gdzie oni mieliby wystąpić. Albo że idą na czele demonstracji białoruskiej opozycji w niedzielę. To są zupełnie szalone pomysły i przede wszystkim zostaną zatrzymani na lotnisku. Były już takie próby, nawet nie wpuszczono przecież delegacji z Europarlamentu i innego rodzaju innych gości, a niektórych oskarżono nawet o alpinizm, co już było szczytem kuriozum. KGB Białorusi oskarżyło bodajże kilku dziennikarzy o to, że pod pretekstem ćwiczeń alpinistycznych przygotowali jakieś wybuchy na Białorusi. No ktoś, kto spojrzy na mapę i wie, jak jest ukształtowana Białoruś, to może wszystko planować na Białorusi poza kąpielą w morzu i alpinizmem. Więc tutaj trzeba do tego wszystkiego podchodzić w sposób wyważony. Unia, wydaje mi się, zachowuje się w miarę adekwatnie do możliwości, jakie posiada. Ważny aspekt, Łukaszenka, Ania już o tym mówiła, od samego początku odrzuca dialog. To jest bardzo ważny czynnik, który musimy podkreślać za każdym razem, żeby wyjaśnić, dlaczego Unia działa tak, a nie inaczej. Nie chce odbierać telefonów nawet od kanclerz Niemiec. No ja sobie nie mogę wyobrazić takiej sytuacji, że zdroworozsądkowo myślący polityk nie odbiera telefonu od kanclerz Niemiec. Szczególnie europejskiej polityki. Niemcy są bardzo ważnym państwem w Europie, niezależnie od tego, czy ktoś jest w Unii, czy poza nią. Łukaszenka jest zupełnie poza adekwatnością polityczną, rozumianą jakby w naszym obszarze wartości i zasad działania politycznego. On jest skoncentrowany wyłącznie na zachowaniu władzy. Więc tutaj działania Unii obecnie mogą się skupiać, jeśli chodzi o Łukaszenkę, na nieuznawaniu go, chociaż jest to bardzo trudne w wykonaniu.
No bo czy miałoby to oznaczać zadanie ambasadorów, wycofanie ambasadorów z Mińska? Nie sądzę, ale tak nakazywałaby konsekwencja. Za deklaracją o nieuznawaniu wycofujemy ambasadora, który składał przecież listy uwierzytelniające u prezydenta, nie u narodu białoruskiego, jak niektórzy pokrętnie próbują tłumaczyć, tylko u prezydenta. No to cóż, tutaj będzie pełna dialektyka i próba zachowania równowagi między zdrowym rozsądkiem, potrzebą utrzymywania jakichkolwiek kontaktów pomiędzy państwami unijnymi a władzami białoruskimi, a właśnie krytyką i nieuznawaniem Łukaszenki, co jest też jakby logiczne z punktu widzenia tego, co się działo na Białorusi. I drugi bardzo ważny obszar, który mi się wydaje rozwija się nieźle, to jest wsparcie dla białoruskich mediów, ofiar represji, dla społeczeństwa obywatelskiego. Kraje unijne robią już bardzo wiele, myślę, że każdy w swoim zakresie i tu też nie można mieć pretensji, każdy kraj ma swoje tempo, swoje rozwiązania. Na przykład Polska wprowadziła wizy humanitarne dla osób, które potrzebują bardzo pomocy, mogą się o nie zgłaszać na granicy. Mogą być też zwolnienia z kwarantanny dla Białorusinów, którzy szukają ratunku, mówiąc tak dosadnie, w Polsce, bo normalnie Białorusinów poza poszczególnymi pewnymi ograniczonymi kategoriami, głównie są to kierowcy tirów, obowiązuje kwarantanna po przybyciu dwutygodniowa do Polski, ale też można zwalniać. Są takie rozwiązania. Litwa też się bardzo otworzyła, przyjęła, dzisiaj czytałem, ponad 300 osób w ramach rozwiązań humanitarnych, mimo tego, że tam też chyba kwarantanna obowiązuje. Są pomysły, jak pomóc Białorusi finansowo. Również jest przygotowywane, jest kilka różnych wariantów, to będzie dyskutowane, ale pomoc ekonomicznej dla Białorusi po Łukaszence. Musi być też taka perspektywa, co Unia może dać Białorusi jako Białorusi, bez Łukaszenki. Jest to bardzo ważne też jako czynnik mobilizujący dla protestujących, dla inteligencji białoruskiej, dla opozycji, dla działaczy ruchu tego protestu sprzeciwu. Musi być jakaś perspektywa. Także jest szereg działań, których ja bym nie lekceważył i które uważam za adekwatne i wydaje mi się, że też mądre póki co widzę w działaniach Unii Europejskiej i państw członkowskich, że nie nawołuje się tak zbyt stanowczo, a już szczególnie na poziomie decyzyjnym do sankcji ekonomicznych. No oczywiście zawsze znajdą się jakieś rozpalone, gorące głowy, które będą chciały kompletnie zamknąć Białoruś i zabetonować, ale to nie o to w tym chodzi, ponieważ sankcje ekonomiczne zawsze najbardziej uderzają w obywateli i o tym też trzeba pamiętać, żeby nie krzywdzić obywateli Białorusinów, którzy pracują, którzy próbują tam na Białorusi pracować, zarabiać, żyć na co dzień. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Pani Anno, czy chciałaby Pani coś dodać w tej kwestii? Może skomentować postawę polskich polityków, polskich władz w stosunku do tych protestów na Białorusi? Oczywiście bardzo trudno jest komentować postawę polskich polityków, jeżeli na co dzień oboje z Kamilem nie doradzamy tak naprawdę, bo taka jest rola i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Środka Studiów Wschodnich. Natomiast warto wskazać na jedno, to znaczy na to, że Polska wzięła na siebie ciężar mówienia o Białorusi wraz z państwami bałtyckimi, to trzeba oddać, i koordynowania tej polityki na szczeblu unijnym. I to moim zdaniem bardzo dobrze zagrało. To znaczy oczywiście z punktu widzenia unijnego najgorszy możliwy czas, początek sierpnia, kiedy wszyscy są na wakacjach, i nagle oto mamy poważny kryzys na Białorusi. I Polska zrobiła to, co zrobić powinna, tak? To jest nasz sąsiad, zawsze będzie nam to państwo bliskie, zawsze się będziemy opowiadać ze suwerennością tego państwa, więc stąd była taka, nie inna nasza reakcja na forum unijnym. Natomiast jeżeli chodzi o Unię Europejską, oczywiście zgadzam się z Kamilem, że można mówić bardzo dobrze i bardzo źle. Natomiast myślę, że też to wszystko się jeszcze tak do końca nie rozstrzygnęło. Przed nami kolejne spotkania szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, w trakcie których będą podejmowane dyskusje choćby odnośnie do sankcji personalnych wobec części przedstawicieli establishmentu białoruskiego, ale też panuje dość duży konsens wśród państw członkowskich, że niekoniecznie musimy czekać na decyzję Brukseli. Część państw, tak jak państwo bałtyckie, wprowadziło już własne zakazy wjazdu, one obowiązują na terytorium całej strefy Schengen. Więc to samo może zrobić Polska, to samo mogą zrobić różne inne państwa. I też widać chęć do koordynowania pomocy humanitarnej, do wsparcia państw członkowskich i Unii, co uważam jest bardzo istotne. Więc ja bym nie była absolutnie pesymistką, natomiast to, co
co właściwie warto byłoby, żeby też i Polska, ale myślę, że też państwo polskie podkreślało, to jest konieczność utrzymywania pewnych form dialogu z białoruskimi władzami. Też bardzo ciekawie będzie patrzeć na dyskusję związaną z Partnerstwem Wschodnim, która się odbędzie w najbliższym czasie i też warto będzie zadbać o to, żeby projekty współpracy transgranicznej, jak choćby Polska, Ukraina, Białoruś, zostały przedłużone o kolejną perspektywę finansową, bo to też jest dość istotne, również i dla bezpieczeństwa naszego państwa, nawet bym zaryzykowała taką tezę, ale myślę, że nie tylko, to znaczy to, że władze lokalne na zachodzie państwa zachowywało się często inaczej niż może nawet oczekiwałyby władze centralne w Mińsku, myślę, że częściowo może wynikać stąd, że oni doświadczyli tego, jak funkcjonuje samorząd w państwach, choćby takich jak Polska, więc sądzę, że to też jest niesamowite, nazwijmy to soft power, nie boję się tego słowa w tym momencie użyć, którą Polska posiada w stosunku do Białorusi. Dziękuję bardzo. Pan Kamil wspomniał już, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie uznało Łukaszenki jako prezydenta. W takim razie jak można odczytywać to zaprzysiężenie? Czy było to pokaz siły, czy może dobra mina do złej gry? Jak moglibyśmy skomentować zachowanie Łukaszenki, pani Anno? No cóż, myślę, że to, co nas zaskoczyło wszystkich, to chyba tempo, w jakim jednak ta inauguracja nastąpiła, bo czasu było jeszcze sporo, tak? Kadencja piąta kończyła się 5 listopada, więc właściwie półtora miesiąca przed Aleksandr Łukaszenka został zaprzysiężony na kolejną kadencję, co oczywiście spowodowało mnóstwo i będzie powodować mnóstwo protestów. Kamil już o tym trochę wspominał, ja może jeszcze kilka kamyczków do tego ogródka dorzucę. Natomiast ja myślę, że tutaj zagrały dwie rzeczy, to znaczy Aleksandr Łukaszenka bardzo chciał pokazać, że to on jest prezydentem Białorusi, żeby nikt nie miał wątpliwości co do tego. I chodziło o przekaz w stronę własnego społeczeństwa, mówiąc brutalnie, niezależnie od tego, jak długo będziecie protestować, to ja jestem prezydentem. I również w stronę partnerów zagranicznych, Rosji przede wszystkim, ale myślę, że częściowo również państw zachodnich, że tak czy inaczej to ze mną przyjdzie wam rozmawiać, drodzy moi partnerzy. Powiedziałabym w skrócie. Oczywiście wszyscy mamy teraz pewien kłopot, co zrobimy ze statusem Aleksandra Łukaszenki. Kamil wspominał już o kwestii ambasadorów. Na całe szczęście tej całej historii akurat jest tak, że to państwo wysyłające decyduje, kiedy ambasadora odwołać, więc w najgorszym razie oni biedni będą ci, którzy tam już pojechali, którzy są, złożyli listy uwierzytelniające w poprzedniej kadencji. Po prostu zostaną dłużej być może niż początkowo myśleli, że będą. Bo oczywiście złym jest mimo wszystko odwoływanie szefów misji, co przerabialiśmy wielokrotnie i to nie tylko chodzi o stosunki Polski z innymi państwami, ale w ogóle w prawie międzynarodowym. Natomiast jeszcze jest jeden aspekt, to jest oczywiście uznawanie umów międzynarodowych, które będą ratyfikowane przez Białoruś, przy których będzie widniał podpis białoruskiego prezydenta, czy właściwie Aleksandra Łukaszenki jako białoruskiego prezydenta. A ponieważ w prawie międzynarodowym nic nie dzieje się automatycznie, co ma swoje plusy i minusy, no to będzie potem już pole do popisu dla prawników międzynarodowych, czyli które umowy będziemy uznawać, bo nie ma co się oszukiwać, że Polska miała w planie zawarcie tych umów. Jedną się udało zawrzeć w tym roku, właściwie procedura ratyfikacji jest po naszej stronie. Chodzi o wody transgraniczne. Niby się wydaje, że błahostka, ale nie, to nie są błahostki z punktu widzenia państw sąsiadujących. Jest to bardzo wiele różnych kwestii. Oczywiście dzięki temu Unia Europejska na przykład zostawia sobie furtkę do tego, że jeżeli dojdzie do pogłębienia integracji między Białorusią i Rosją, to Unia Europejska może stwierdzić, że my jej nie uznajemy, bo te umowy zostały podpisane przez Aleksandra Łukaszenkę, którego my nie uznajemy za legalnego prezydenta. Natomiast oczywiście przyjdzie nam się zmierzyć z uznaniem de jure i de facto, które już traciło trochę na popularności w prawie międzynarodowym, ale ciągle jednak istnieje. Oczywiście problemów z tym związanych jest bardzo dużo, no ale z taką rzeczywistością przyjdzie nam żyć. I co więcej, my też nie możemy wpadać w jedną pułapkę, to znaczy jeżeli na przykład niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej mówią, że Svetlana Tichanowska wygrała te wybory, no to trudno mówić, że te wybory zostały sfałszowane, w tym sensie, że no cóż, wygrała sfałszowane wybory, taki przekaz mógłby pójść do szerokiej publiczności, więc ta sytuacja jest bardzo skomplikowana z punktu widzenia prawno-międzynarodowego. Oczywiście możemy iść pewnym tropem, jak choćby Wenezuela, ale tutaj akurat oddam mojemu koledze z pracy, który sprawdził, że
mimo tego, że mamy tam de facto władzę z punktu widzenia Unii Europejskiej, to w bardzo wielu dokumentach unijnych Maduro jest określany mianem prezydenta Wenezueli, więc kto wie, czy tak nie będzie też w przypadku Białorusi. Dziękuję bardzo. Panie Kamilu, czy chciałby Pan się jeszcze odnieść do tego pytania? Czy to zaprzysiężenie było pokazem siły, czy dobrą miną do złej gry? Ja bym to sformułował bardziej wprost. To był pokaz słabości. Łukaszenka oczywiście miał inny zamiar i na pewno myślał o tej inauguracji jeszcze przed 9 sierpnia, może jeszcze kilka dni po 9 sierpnia, że ponownie, tak jak zawsze, przeprowadzi z wielką pompą uroczystość, telewizja będzie transmitować, będzie jakaś muzyka, jakieś fanfary, będzie to wielka sala. No, atmosfera gali, tak? Atmosfera uroczystej gali, no może nie Oscary, właściwie jeden Oscar dla wiecznie wygrywającego Łukaszenki, jak on kiedyś mówił na Białorusi, tylko jeden polityk jest, to ja jestem. Więc dla tego jednego polityka ten Oscar. Tymczasem to była bardzo słaba uroczystość, wizerunkowo bardzo słabo to wyszło. To było wymuszone przez okoliczności, po prostu nie chciano eskalować zamieszek, napięcia społecznego i przez to jest to moim zdaniem bardzo ważny dla nas również jako obserwatorów, ale też trudny dla Łukaszenki. W dłuższej perspektywie to może mieć swoje profity negatywne dla niego, taki sygnał właśnie słabości wewnętrzny, do wewnątrz, dla szczególnie białoruskich elit, bo społeczeństwo i tak w dużej mierze, ja nie mówię, że wszyscy, to jest bzdura, że moim zdaniem, że Łukaszenka ma tylko 3% poparcia, to jest mem opozycji, ale dla większości białoruskiego społeczeństwa on i tak jest słaby. Natomiast ważny sygnał dla nomenklatury, dla elit. Częściowo te elity siedziały tam na tej sali. Podobno część z zaproszonych gości nawet nie wiedziała, na co idzie. Co też pokazuje, w jakim chaosie to państwo jest i obecnie ten aparat władzy i jak oni się jednak boją tych protestów. Ale dla nich to jest sygnał, że Łukaszenka się boi, że musiał się pogodzić z tym, że trzeba ograniczyć format tej imprezy, najważniejszej imprezy raz na kilka lat dla autorytarnego reżimu, gdzie wódz potwierdza swoje pełnomocnictwa w sposób uroczysty. Wcześniej w wyborach potwierdził, teraz w inauguracji. Cykl jest domknięty. Tymczasem zostało to zrobione półgębkiem, gdzieś tam troszeczkę w półmroku, właśnie bez tej transmisji telewizyjnej. Zdecydowanie sygnał słabości, który da do myślenia wielu przedstawicielom nomenklatury. Jest to jednak proces trudno mierzalny. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, ile procent nomenklatury się nad tym pochyli, jakie będą tego konsekwencje, ale z pewnością pogłębi to erozję jego autorytetu w oczach elit. Ja bym dodała jeszcze jedną rzecz. Był taki niesamowity mem, który bardzo dobrze oddaje to, o czym powiedział Kamil. Puste ulice, które zostały zamknięte, żeby kolumna prezydencka mogła przejechać. I podpis, który był, że ci, którzy głosowali na Łukaszenkę, wiwatują na jego cześć, mniej więcej. Więc to też idzie w świat, to idzie do ludzi, więc sądzę, że ten przekaz został też odebrany przez właśnie część nomenklatury, że to jednak chyba nie tak powinno wyglądać. Dziękuję bardzo. Na zakończenie zastanówmy się, co z losami Białorusi, co to znaczy dla jej obywateli oraz dla całego regionu. Panie Kamilu, prosiłabym o wysunięcie jakichś tez w związku z przyszłością Białorusi. Czyli prognoz. Tak. Dokładnie. Dobrze, więc będą tezy noszące jednocześnie znamiona prognozy, zawierające w sobie element prognozy, coś czego żaden ekspert za bardzo nie lubi, ale musi robić. Szczególnie w tak zmiennym otoczeniu i tak trudnym otoczeniu międzynarodowym, czy też państwowym, jakim jest Białoruś, w ogóle obszar poradziecki. No cóż, o jednej rzeczy już powiedziałem i tego procesu jestem pewien. Białorusini przekuwają się powoli z poddanych w obywateli. To mogę postawić na pierwszym miejscu, będę się przy tej tezie upierał. Widzę każdego dnia potwierdzenia tego, mnóstwo historii. Może przytoczę tylko jedną, pamiętam taki filmik na Telegramie, bo teraz wszyscy korzystamy z Telegramów, jak z tych kanałów komunikacyjnych i tam był taki filmik nagrany przez studentów bardzo prestiżowego białoruskiego uniwersytetu językowego, języków obcych, jak zwany INIAS, Miński Gospodarczy Instytut Inostranych Języków, gdzie studenci dyskutowali bodajże z prodziekanem czy prorektorem, z kimś z administracji, który w taki grubiański, radziecki sposób, jak dobrze mi znany z różnych innych wcześniejszych wydarzeń i takiej specyfiki tego kraju, obszaru, objeżdżał tych studentów, że oni tu się ośmielili zgromadzić na korytarzu i że oni tutaj coś, jakieś protesty, jakieś postulaty wysuwają, a studenci
zamiast pokornie spuścić głowy i się rozejść, może tam gdzieś po kątach obgadywać tego rektora, śmiać się gdzieś tam bokiem, nabijać z niego. Nie, prosto w oczy mu powiedzieli, my płacimy. My płacimy, rzeczywiście studia na Białorusi są płatne, w większości bardzo mało jest miejsc bezpłatnych, one są bardzo trudno dostępne. My płacimy za te studia, proszę z nami tak nie rozmawiać. On na nich machnął lekceważąco, na razie wy nic jeszcze nie płacicie, tak na, jako odpędził. Nie, płacimy, znaczy płacą nasi rodzice, ale tak jakbyśmy my płacili, płacimy. Więc proszę z nami rozmawiać z większym szacunkiem. Takich sytuacji jest mnóstwo i Białorusini już z tego nie zrezygnują. To jest proces nieodwracalny. Druga rzecz jaką bym nakreślił, to no cóż, olbrzymie wyzwanie dla Aleksandra Łukaszenki, o czym też już mówiliśmy, bo o ile w społeczeństwie dzieją się procesy pozytywne, które prędzej czy później zaowocują, mam taką nadzieję, trudno mi sprognozować kiedy, ale zaowocują budową takiego pełnowymiarowego, świadomego narodu i społeczeństwa, te procesy widzimy, to aparat władzy w obecnym wydaniu, system polityczny w obecnym wydaniu, tym autorytarnym, idzie w drugą stronę, to jest regres. On się powoli degeneruje. Też jest coraz więcej sygnałów o tym, chociażby ta inauguracja, to jest też oznaka degeneracji i nieskuteczności tego systemu. Nie jego rozpadu, bo na to jest za wcześnie, to jest proces rozłożony na etapy, ale jest to ważna oznaka i tego jest znacznie więcej. Bardzo dobrze to było widać, jak źle przystają do obecnych okoliczności, do obecnych warunków, w ogóle do zmian w społeczeństwie przedstawiciele nomenklatury białoruskiej najwyższego szczebla. Było to widać podczas ich prób interwencji, podczas strajków, a właściwie podczas protestów w białoruskich zakładach. Pani na samym początku wspomniała, rozpoczynając naszą debatę, że w wielu białoruskich zakładach pracy doszło do protestów. Ja się upieram nie do strajków, to bardzo szczegółowo badałem, nigdzie nie doszło do pełnego strajku, który by wstrzymał całkowicie produkcję, to się nie udało, ale i tak doszło do bezprecedensowej rzeczy, że wielkie grupy robotników, no nie mówię, że całe załogi, ale wielkie grupy robotników w dużych zakładach, w państwowych zakładach, również tych, gdzie się bardzo dużo zarabia, na przykład w zakładach potasowych w Soligorsku, protestowały i do nich przyjeżdżali wysoko postawieni urzędnicy. Premier był w zakładach traktorowych na przykład. Rozmowa premiera Głowczenki z robotnikami to jest bardzo świetny, popoglądowy filmik pokazujący, jak nomenklatura białoruska nie potrafi rozmawiać z ludźmi, którzy naprawdę czegoś chcą. Oni potrafią rozmawiać, tak byli uczeni do ludzi, którzy ich tylko słuchają, a nie dyskutują. Oni zawsze byli oswojeni spotakiwaczami, ustawionymi spotkaniami, gdzie często przebierano w stroje robotników po sowiecku, tak, ludzi sprawdzonych, może nawet ochronę, albo selekcjonowano tych, którzy nie zadadzą żadnego niewygodnego pytania. Tu jest inna sytuacja, oni tego kompletnie nie potrafili. To jest państwo, które stopniowo przemija, w tym sensie systemu politycznego, nie mówię, że państwo jako Białoruś, ale system polityczny, który stopniowo przemija i coraz bardziej się rozchodzi z tą częścią społeczeństwa, która już chce zmian, już chce czegoś nowego. To jest bardzo ciekawy proces. On niekoniecznie zakończy się szybko, że za rok zobaczymy w pełni demokratyczną Białoruś, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że są to procesy nieodwracalne. Choć, i tu jest trzeci punkt do mojej tezy, prognozy, bardzo ważnym czynnikiem jest Rosja. Nie wszystko jest tak różowo, to nie może się dokonywać niestety w takim inkubatorze, który jest wyrwany zupełnie z kontekstu. Tutaj bardzo chętnie, i to już widać, chce grać Rosja. Rosja weszła bardzo mocno informacyjnie w kryzys białoruski, też na zaproszenie władz białoruskich, na zaproszenie Łukaszenki. Rosyjscy dziennikarze pomagają, wspierają. Aparat propagandowy białoruski, to widać, ten styl rosyjski, taki post-donbasowski, post-ukraiński, te fake newsy i innego rodzaju insynuacje, to wszystko widać w obecnej białoruskiej propagandzie. I Rosja oczywiście chciałaby wzmacniać swoją obecność, swoją dominację. Więc to jest ten czynnik największego ryzyka, który bym widział, zachowania, wpływy Rosji. Dziękuję bardzo. Pani Anno, według Pani, jaka przyszłość czeka Białoruś i obywateli Białorusi? Pytanie za milion dolarów tak naprawdę, tak? To znaczy to, co byśmy chcieli, o czym Kamil wspomniał przed chwilą, to jest Białoruś demokratyczna, która będzie w stanie prowadzić własną politykę i wewnętrzną, i zagraniczną, czyli jeżeli Białorusini decydują o tym, że chcą się integrować z państwami zachodnimi, to niech mogą, jeżeli chcą pozostać
zintegrowani z Rosją, to również niech mogą, natomiast nie decydują o to sami. Natomiast, tak jak już zostało wspomniane, na pewno obudziło się społeczeństwo białoruskie i to jest niesamowity efekt obecnej sytuacji politycznej. Ludzie po prostu zaczęli wreszcie myśleć o sobie jako o osobach, którym należy się godność. I to było widać między innymi właśnie w tych dużych zakładach pracy. Jest to też moment, kiedy mimo tych dość dużych represji zniknął strach, bo jednak mimo wszystko wcześniej tego rodzaju wystąpienia były właściwie na Białorusi niewidziane. One się bardzo szybko kończyły. Więc to są procesy, które na pewno będą trwały. Zgadzam się też z Kamilem, że niestety na razie, przynajmniej w takiej dającej się przewidzieć przyszłości, czynnikiem blokującym zmiany polityczne wszelkie na Białorusi będzie Rosja, która również się obawia tych zmian społecznych. Czy władze na Kremlu zdecydowanie się obawiają, że to będzie kolejna republika byłego Związku Radzieckiego, która oddali się od Rosji, która podąży własnym tropem i na pewno będą się starali temu przeciwdziałać. Więc sądzę, że ta przyszłość dla Białorusi jest bardzo trudna. W najbliższym czasie zdecyduje się bardzo wiele kwestii związanych z gospodarką i wojskowością, które są jednak bardzo istotne dla Białorusi. Natomiast, żeby jeszcze bardziej skomplikować ten obraz, też tak na dobrą sprawę bardzo wiele, jeżeli chodzi o przyszłość Białorusi, będzie zależało od tego, co się będzie działo w samej Rosji i procesów politycznych zachodzących w tym państwie. Więc dlatego jest tak bardzo ciężko prognozować to, jaka będzie białoruska przyszłość. Natomiast myślę, że na pewno, nie wiem, że to może zabrzmi kolokwialnie, będzie ciekawa, to znaczy procesy wewnątrzpolityczne, zmian konstytucji, przedterminowych wyborów, ja myślę, że to wszystko zajdzie. I tak na zakończenie to oznacza, że Kamil czy ja będziemy na pewno mieli bardzo dużo pracy w najbliższych miesiącach. Dziękuję Państwu bardzo. Nasza debata dobiega końca. W imieniu swoim Forum Młodych Dyplomatów, a także Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej chciałam bardzo podziękować za wszystkie komentarze, opinie i prognozy. Przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli Pani Anna Dyner i Pan Kamil Kłysiński. Debata była finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a wszystkie wypowiedziane w niej opinie i komentarze nie są oficjalnym stanowiskiem ministerstwa. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.